Laserowa korekcja starczowzroczności co pacjent powinien wiedzieć. Bardzo prosty przykład. Zakładam, że przychodzi pacjent, który jest krótkowidzem. Jest to większość naszych pacjentów i ma na przykład minus 3 dioptrie, ma 43, 45, 46 lat. Korygując pacjenta do idealnej dali będzie ten pacjent miał problemy. Zbliży. Przed zabiegiem cała dal jest rozmazana, a bliż jest zatem bardzo dobra. Dlatego nie jest możliwe robiąc standardową, laserową korekcję wzroku w wieku 45 lat mieć idealną dal i idealną bliż. Tylko będziemy mieć idealną dal i coraz gorszą bliż ze względu na postępującą starczowzroczność. Jeżeli pacjent jest zainteresowany idealną dalą i akceptuje okulary do czytania, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli pacjent nie chce stracić bliży lub nie chce stracić zdecydowanie bliżej tak, żeby móc funkcjonować, wtedy możemy. Wykonać laserową korekcję starczożroczności. Oznacza to, że oczy są korygowane asymetrycznie przykładowo oko dominujące jest korygowane do idealnej dali, oko drugie, niedominujące, do bliży wraz z kombinacją z tak zwanymi aberracjami sferycznymi są to specjalne profile starczożroczne i tutaj osiągniemy bardzo dobrą dal nie będzie, niemniej jednak ta dala nie będzie idealna, tylko będzie minimalny pewien kompromis i pacjent powinien tak samo dosyć dobrze widzieć z bliska, niemniej jednak gorzej niż przed zabiegiem, będąc krótkowidzem przed zabiegiem. Co często robimy? Często testujemy pacjentowi, czy symulujemy pacjentowi przed zabiegiem takie widzenie, czy pacjent to akceptuje. Nie ma korekcji Staczkowzroczności bez żadnego kompromisu. Czy jest to laserowa korekcja wzroku, czy jest to tak zwana refrakcyjna wymiana soczewek za pomocą yy, z wszczepieniem soczewek typu premium. Soczewki typu premium, soczewki wieloogniskowe yy, lub soczewki EDOF też mają skutki uboczne, i nie jest to takie samo widzenie, do któ które znamy z dzieciństwa lub z młodości, gdzie często widzieliśmy dobrze do dali i do bliży bez okularów. Dlatego zawsze jest dobrze porozmawiać z centrem, z klinice, z lekarzem z lub z optometrystą, co możemy oczekiwać po korekcji wzroku starczozroczności lub, jeżeli nie chcemy takiej korekcji starczozroczności, co możemy oczekiwać po korekcji wady wzroku do dali, jak będziemy widzieć do bliżej.